No panie trenerze, jakbyśmy tutaj trzeba ocenić bardzo takie widowiskowe spotkanie wygrane przez Zwickielce. No przede wszystkim najważniejsze, że zdobyliśmy te trzy punkty, były nam bardzo potrzebne. Tutaj duże brawa i uznania dla chłopaków. Włożyli całe serducho w tym meczu i tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że tak to dalej będzie też wyglądało, że będziemy z meczu na mecz się rozkręcali i będzie teraz lepiej. Taki chrzest bojowy przeszedł w tym spotkaniu. Było wszystko, taka dramaturgia była pod koniec. No zgadza się, dramaturgia była straszna. Tutaj moja osoba na ławce pierwszy raz chyba lepiej się biegało po boisku i z drugiej strony się to oglądało. Natomiast fajne przeżycie, cieszę się bardzo, że taki debiut mi się trafił. Cieszę się, że jestem w tej drużynie. W niedzielę kolejny rywal, ale również bardzo ciężki przeciwnik. Ja myślę, że tutaj każdy rywal będzie ciężki. Nie ma tutaj słabych przeciwników, nie ma łatwych spotkań, więc szykujemy się tutaj na kolejne spotkanie. Dzisiaj jeszcze troszeczkę tutaj chłopacy poświętują, pocieszą się, bo już długo tego nie było, brakowało nam tego. No i zaczynamy od jutra akcja Wysokomazowieckiej.